Joanna z Rolnika przekazała nowinę. Wielka życiowa rewolucja czeka ich już niedługo. Joanna z Rolnik szuka żony, już wcześniej o tym wspominała, ale teraz okazuje się, że to marzenie może się spełnić. Żona rolnika z 8. edycji programu zdradziła, że myślą o konkretnym terminie. Ta wiadomość z pewnością zaskoczyła obserwatorki uczestniczki hitu telewizji polskiej. Joanna z Rolnik szuka żony po tym, jak razem z Kamilem zdecydowali się kontynuować swoją relację po programie, przeprowadziła się do gospodarstwa rolnika i zamieszkała razem z jego rodzicami. Jakiś czas temu uczestniczka randkowego hitu telewizji polskiej mówiła wprost o tym, że dobrze dogaduje się z rodzicami Kamila, ale mimo wszystko marzą o własnym domu. Do tej pory Joanna z Rolnika mówiła wprost, że są to dość odległe plany na przyszłość, a teraz okazuje się, że stają się coraz bliższe. Joanna podczas Q&A na Instagramie zdradziła co nieco na ten temat. Joanna z Rolnik szuka żony przekazała nowinę. W 8. edycji Rolnik szuka żony to Joanna i Kamil zostali najpopularniejszą parą, która zyskała ogromną sympatię widzów. W tej edycji udział wzięli jeszcze między innymi Kamila, Stanisław i Elżbieta. Ta trójka uczestników nadal szuka swoich drugich połówek, a tymczasem Joasia i Kamil są już małżeństwem i wspólnie wychowują 2-letnią córeczkę Antoninę. Dziewczynka niedawno świętowała swoje urodziny i z tej okazji mogła liczyć na wyjątkowego gościa, a Joannę i jej rodzinę odwiedziła jej mama, która mieszka ponad 600 km od córki. Prywatnie żona Kamila nie ukrywa, że poszukuje pracy, bo z poprzednią była zmuszona się rozstać, a obecnie poświęca czas córce i spełnia się też w roli influencerki, a jej obserwatorki uwielbiają jej relacje. Teraz Joasia z Rolnika odpowiedziała na kilka pytań od internautek i zdradziła, którym uczestnikom z 11. edycji kibicuje najmocniej, a przy okazji poinformowała, że być może w przyszłym roku czeka ich wielka rewolucja i być może zaczną temat budowy domu. Program Rolnik szuka żony udowadnia, że w randkowym show można znaleźć miłość, a wyniki hitu telewizji polskiej są imponujące. Od 11. edycji rolnicy zgłaszają się do programu, szukając swojej drugiej połówki i okazuje się, że praktycznie nie było edycji, w której nie powstałaby para. Niektóre z nich cieszą się wyjątkową sympatią widzów, a wśród nich są m.in. Anna i Grzegorz Wardowscy, Agnieszka i Robert Filochowscy, Joasia i Kamil czy Małgosia i Paweł. Ci ostatni niedawno ogłosili radosną nowinę i poinformowali, że wkrótce po raz trzeci zostaną rodzicami. Takimi wynikami nie może pochwalić się żaden inny program randkowy i nic dziwnego, że powstają kolejne edycje. Spodziewaliście się, że Joanna i Kamil z 8. edycji Rolnik szuka żony będą chcieli zbudować swój wymarzony dom? Do tej pory było głośno o domu Anny Bardowskiej, który początkowo wzbudzał ogromne kontrowersje. Joasia też zdecyduje się relacjonować postępy w budowie w mediach społecznościowych,